W tym miejscu znajdzie dla siebie coś praktycznie każdy. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, bo o tym miejscu mowa, jest idealną przystanią dla artystycznej duszy. Jak powiedziała nam Małgorzata Głazowska, wicedyrektor MDK-u, w każdym miesiącu jest wiele propozycji, w których można przebierać. Na przykład w kwietniu można oglądać pokonkursową wystawę plastyczną. Odbył się konkurs plastyczny ogólnopolski Powidoki. Powidoki 2018 to Start the Game, czyli prace inspirowane rzeczywistością wirtualną, fikcyjnym światem gier komputerowych. Młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat realizowali swoje wizje oparte na grach, ale nie na zasadzie odtwórczej, tylko interpretowali gry w swoich pracach, wskazując jednocześnie na ważne problemy społeczne. Podczas wyboru najlepszych prac jury miało prawdziwy ból głowy. Uczestnicy konkursu wykonali kawał dobrej roboty i prace były naprawdę pomysłowe. Jury brało pod uwagę oczywiście warstwę techniczną, to w końcu konkurs plastyczny, ale rzeczywiście jury brało pod uwagę również sposób ujęcia tematu i to, w jaki sposób dostrzegali młodzi ludzie problemy związane z tą dominującą dzisiaj technologią i rzeczywistością wirtualną. Mamy tutaj przed sobą prace pokazujące elementy wykluczenia, pokazujące młodych ludzi, którzy w tych grach się nieco zatracili i w tle widnieje na przykład osamotniony członek rodziny, gdy na pierwszym planie pojawia się gracz zupełnie zaabsorbowany, zajęty rzeczywistością wirtualną. Oczywiście Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 oprócz oferty stałej ma także coś dla tych, którzy w tym miejscu chcą być od czasu do czasu. Kwietniowe weekendowe warsztaty zapowiadają się bardzo interesująco. Polecam warsztaty sobotnie, na te większość z nas może sobie pozwolić. W kwietniu w ramach warsztatów technicznych ZPT-y odbędą się dwa spotkania i w ramach warsztatów mamy projekt również dwa zamiennie, czyli każda sobota rano tutaj coś się będzie działo. Mogę zdradzić, jeśli chodzi o tematy, że na pewno nie zabraknie wątków ekologicznych. Będą również warsztaty z designu, natomiast ZPT-y to znane już i lubiane spotkania wokół wiertarek i szlifierek, czyli już takie poważniejsze realizacje, na przykład pływające statki drewniane. Dla miłośników ceramiki w naszej ofercie od wielu, wielu lat są zajęcia lepimy, zajęcia lepienia w glinie i tutaj znowu zapraszam osoby, które na te zajęcia nie przychodzą regularnie, można zajrzeć w sobotę. W kwietniu będzie temat związany ze zwierzętami, kotki i koteczki. Więcej na temat tego, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, znajdą Państwo na stronie internetowej www.mdek2.pl. Serdecznie zapraszamy.